Podziękowania wojewódzkim urzędnikom za decyzję w sprawie budowy mostu energetycznego Polska-Litwa złożył Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki. Planowany most ma zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniej części kraju. Inwestycja wzbudziła jednak protesty mieszkańców, którzy obawiali się negatywnego wpływu linii energetycznych na ich zdrowie. Z tego powodu podsuwalska gmina Bakałarzewo nie przyjęła planu zagospodarowania przestrzennego dla tej inwestycji. W tej sytuacji wojewoda wziął sprawę w swoje ręce i wydał zarządzenie zastępcze, dzięki któremu most i tak powstanie. Władze tłumaczyły, że nie mają innego wyjścia, bo linia ma znaczenie strategiczne dla całego kraju i musi powstać. Podczas swojej wizyty w Suwałkach wicepremier złożył urzędnikom podziękowania za, jak to powiedział, rozumną decyzję. Wszyscy byśmy chcieli poprawy bezpieczeństwa energetycznego pod warunkiem, że słupy będą gdzie indziej, mówił. Tu chcę podziękować urzędnikom wojewódzkim, a w sposób szczególny chcę podziękować tym, którzy podjęli rozumną decyzję w zakresie mostu energetycznego Polska-Litwa, bo mamy tam określone protesty. Wszyscy byśmy chcieli, żeby polska infrastruktura, bezpieczeństwo energetyczne się poprawiało pod warunkiem, że sieci energetyczne, słupy, transformatory będą gdzie indziej. Stąd dziękuję, że Urząd Wojewódzki podjął się trudnego wyzwania przy konflikcie z miejscową społecznością wyjścia z tego swoistego pata. Dlatego, że to jest nasze zobowiązanie unijne. Lokujemy w tym zadaniu także duże środki unijne z tej perspektywy unijnej, a przede wszystkim zwiększamy bezpieczeństwo w dostępie do energii tej części kraju. Wicepremier dodał, że Suwalszczyzna wymaga obecnie reelektryfikacji, bo powstałe w latach 60. linie energetyczne nie odpowiadają współczesnym potrzebom regionu. Na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach elektryfikacja polskiej przestrzeni była często w latach 60. i 70. pod zupełnie inne zapotrzebowanie i wyposażenie gospodarstw domowych, już nie wspomnę przedsiębiorczości. W związku z tym musimy zrealizować tu powtórną reelektryfikację tych terenów, stąd między innymi jako minister gospodarki jestem pierwszy w historii, który przedkłada projekt ustawy korytarzowej. Tymczasem niezadowoleni z budowy mostu mieszkańcy nie ustają w protestach. Niedawno zebrali 350 podpisów i wystosowali list otwarty, w którym pytają, dlaczego zabiera się im cały dorobek życia oraz naraża się na utratę zdrowia.